Cześć ocalali, z tej strony Valencianistas z AppGallery ze stanu numer 106. Dzisiejsze wideo będzie trochę pokłosiem ostatniego publikowanego przeze mnie filmu. Mianowicie skoro deweloperzy zmienili choć częściowo na plus misję eksploracji oddziałów, przypominam, dodali przycisk automatycznej, natychmiastowej i zwycięskiej eksploracji, to myślę, że jest to krok pierwszy z wielu. Dlatego postanowiłem stworzyć tak zwaną listę życzeń. Rzeczy, które moim zdaniem wymagają ulepszenia, doprecyzowania lub dostosowania do wieku stanów, w których gramy. A skoro zaczęliśmy od przycisku w misjach eksploracji, to pierwszym życzyłbym sobie byłaby aktualizacja nagród. Co ja, będąc na miejscu deweloperów, zmieniłbym w nagrodach za misję eksploracji? Po pierwsze, nagrody. Biorąc pod uwagę wiek każdego stanu w grze, można łatwo oszacować, że te 1500 jednostek gazu po udanej eksploracji nie wystarcza nawet na... w zasadzie na nic nie wystarcza. Ja rozumiem, że gdybym zaczynał obecnie grę, to byłoby to mega duże wzmocnienie, ponieważ dopiero rozwijałbym osadę i takie surowce nawet w małych ilościach byłyby i tak ogromnym wsparciem. Ale ponieważ stany od 1 do 200 mają już ponad 3, a nawet 4 lata życia w grze za sobą, to jest to zupełnie niezauważalne, a otwieranie surowców z plecaka, mimo ogromnych liczb tam się znajdujących, nie daje praktycznie nic. Więc po pierwsze, zwiększyłbym ilość surowców. Tak, dokładnie, surowców. Patrzę na to, co można zmienić bardzo realnie, więc nie oczekujcie, że moim życzeniem byłoby tu, nie wiem, fragmenty behemotów i to najlepiej w dużych ilościach. Po drugie, fragmenty. Tak, ale bohaterów. Na poziomie 1-2% zmieniłbym prawdopodobieństwo znalezienia w misjach eksploracji zwykłych fragmentów bohaterów. Z każdej generacji oprócz bohaterów bezgranicznych. Czyli kogo dokładnie? Chodzi o generacje numer 3-6 włącznie. A więc Zoe, Maiho, Ash, Brooke, Taylor, Julie, Emma, Roxy, Twig, Jess, Luca i Marta. Dlaczego oni? Ponieważ nie są bohaterami Limitless, więc będą rzadko używani w walce i obronie, ale za to mogą być użyteczni w misjach bohaterskich. Poza tym, mimo że mało potrzebni, obecnie, byłoby to miły widok zebrania czegoś wartościowego, złotych fragmentów, w oczach graczy. Zwłaszcza graczy, którzy nie wydają w grze dużo lub nie wydają pieniędzy wcale. Łagodny ukłon w ich stronę i zwiększenie frajdy z gry. Po trzecie, możliwość automatycznego ukończenia misji eksploracji, tak zwanych premium, czyli tych, które pojawiają się na mapie stanu po wykonaniu X liczby misji eksploracji solo i które może wykonać każdy przynależący do sojuszu, który odnalazł supermarket, szpital, szkołę czy inny budynek eksploracji premium. Co myślicie o tych pomysłach? A może macie własne swoje pomysły, które mają szansę zostać wprowadzone? Nie wahajcie się napisać je w komentarzu, gwarantuję wam, że co najmniej jedna osoba ze ścisłej drużyny State of Survival obejrzy to wideo i prawdopodobnie również komentarze. Zapraszam do dyskusji poniżej.